Zgodnie z ustawą o odpadach, termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. A kto termicznie przekształca odpady poza wyżej wymienioną spalarnią lub współspalarnią, podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 złotych. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczanie powietrza odpowiada w głównej mierze tak zwana niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni. Duży udział ma zjawisko spalania odpadów w piecach. Czym grozi spalanie odpadów? Spalanie odpadów powoduje zagrożenie białaczką, Podrażniają i uszkadzają płuca, powodują trudności w oddychaniu, powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne. Ponadto, powstająca w wyniku spalania odpadów tzw. mokra sadza w kominach jest główną przyczyną zapalania się instalacji i pożaru domu. Ze względu na wysoką wartość opałową odpadów z tworzyw sztucznych, plastików, są one najczęściej spalane w przydomowych piecach i kotłowniach. Spalając plastik, przede wszystkim marnujemy surowiec do recyklingu, a także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne, znikome korzyści, ewentualna oszczędność opału, nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska. Czego nie palimy w piecu? Plastikowych pojemników i butelek po napojach, kartonów po mleku i sokach, zużytych opon, innych odpadów z gumy przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych, pokrytych lakierem, odzieży, obuwia, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, czyli gazety kolorowe. Pamiętajmy, Spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione. W paleniskach domowych spalajmy te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane. Kochasz dzieci, nie pal śmieci, chroni siebie i środowisko.